Cześć, zanim sobie przejdziemy do wiadomości, czyli zanim sobie uzupełnimy nasz formularz o to pole tekstowe, Texteria, sprawmy może sobie taki bajer, pływające etykiety, prawda, floating labels, bardzo fajny, modny taki bajer, feature, który sobie zastosujemy, Bootstrap przewiduje coś takiego, tak więc fajnie sobie to możemy zastosować, czemu by nie skorzystać z takiego dobrodziejstwa, jak tego dokonać, otóż musimy dokonać pewnych korekt w kodzie, już mówię o jakie zmiany chodzi musimy sobie bowiem dodać do naszych odpowiednich kontrolek tych poszczególnych inputów label, prawda, czyli takie etykiety które będą skojarzone z danym polem, czyli musimy sobie napisać atrybut for i musimy sobie wskazać jawnie, o który ID chodzi, czyli ten label, ta etykieta będzie dotyczyła tego inputa. No i tak naprawdę musimy jeszcze sobie wyposażyć ten nasz label w form, w form label, prawda? W taką właśnie klasę form label, i tu sobie wskażemy imię, prawda? Czyli tak naprawdę mamy etykietę dla tego właśnie pola o ID imię, wyposażamy dane label, daną etykietę w formy Label, taką właśnie klasę, bowiem input wyposażyliśmy w form control, natomiast label, etykietę dla tego inputa e, musimy wyposażyć w form Label, taką właśnie klasę, no i jakąś etykietę definiujemy w ramach tego znacznika. No, i tak samo tutaj, prawda? Skopiujmy sobie do tego naszego kolejnego pola, do naszego nazwiska. Tutaj wystarczy tylko sobie zmienić, dla którego, właśnie pola jest to etykieta, i oczywiście też i tutaj. Jeżeli chodzi o e-mail, tak samo, prawda? Czyli tutaj sobie dla tego właśnie pola e-mail, i tutaj sobie również podmienimy zawartość. No, i dla telefonu również. Label dla ID telefon i etykieta telefon. No i zobaczmy, jak to wygląda. Tak docelowo będzie, prawda? Yy, natomiast my na razie musimy zaakceptować coś takiego, tak? Czyli widzimy te etykiety. One, tak na razie, nam jakoś wiszą pod tymi naszymi polami, natomiast one dosolowo przejdą sobie tutaj do wnętrza tego pola. Zwróćmy uwagę, prawda, że ta etykieta nam przeszła do tego właśnie pola i pod wpływem właśnie fokusa na tym polu nam ona z kolei podnosi się do góry, zmniejszając nieznacznie. Tak więc, my musimy jeszcze dodatkowy jeden zabieg zrobić, mianowicie musimy opakować cały ten nasz zestaw impuls plus label, prawda? Czyli ten input wzbogacony o tę etykietę, musimy jeszcze opakować w taki właśnie pojemnik o odpowiedniej klasie, prawda? O odpowiedniej klasie, o klasie form floating. Ta, o, właśnie, coś takiego. Form floating, prawda? I taki zestaw nasz będzie e, już e, odwalał całą robotę za nas. Czyli musimy teraz sobie skopiować ten właśnie pojemnik. Przypomnę, do inputa i labela musimy to zastosować. OK. I tutaj jeszcze do tych dwóch, jakby no kolejnych naszych. E, Elementów, input label i raz jeszcze sobie kopiujemy i okalamy ten nasz input label, ten nasz zestaw takim właśnie znacznikiem div o klasie formy myślnik floating. Czyli tak naprawdę zapisaliśmy sobie, odświeżamy i zwróćmy na to uwagę. Klikamy, mamy przepiękny obrazek tego co chcieliśmy uzyskać. Tylko oczywiście należy się dobrze wstrzelić w to pole. Niekoniecznie zawsze łatwo można to zrobić, natomiast e, widzimy, już ta wysokość nam się no, powiększyła do tych rozmiarów, tak więc jesteśmy spokojni o, e, o to, e, że to działa i e, no, w, już e, nie musimy nic z tym robić. Najważniejsze jest to, żeby wprowadzić te korekty, o których powiedziałem, czyli musimy dodać etykiety. Skojarzyć je z odpowiednim inputem i oczywiście wszystko opakować. No każdy z tych zestawów input plus label w div klasy Form Floating.